Specjalny sklep Rosie. Hej! Uwaga! Podchodzę do lądowania! Nie możesz! Nie ma gdzie lądować! Spójrz na te wszystkie zabawki! Ha! Słuszna uwaga! Lubię bawić się w domku w deszczowe dni, ale robi się wtedy straszny bałagan. Już wiem! Posprzątajmy nasz domek! O, to wcale nie brzmi jak dobra zabawa! A może po prostu pobawimy się w sklep? Spójrz! Wyszło słońce! Wiem, jak pobawić się w sklep i jednocześnie wyczyścić nasz domek. Chodź, kicku! Zabierzemy się za to! Uwaga, uwaga! Przyjdź i kup nasze pyszne koktajle! O, piechota! Wygląda pysznie. Mamy dzisiaj specjalną ofertę. Zrób coś, by pomóc nam posprzątać domek, a dostaniesz koktajl za darmo. Ja zazwyczaj nie sprzątam, ale te koktajle wyglądają tak smakowicie. Świetnie, umowa stoi. To wam się przyda. Trochę opuściłeś. Dziękuję. Nie powinieneś teraz pomagać? Pomagam, ale chyba wolę umyć te okna z tyłu za domkiem. Nie zapomnij ściereczki. Dzięki. Problem z myciem okien polega na tym, że zaraz znowu będą brudne. Więc po co je myć? Pyszne. Miło robić z tobą interesy. Cała przyjemność po mojej stronie. Hej ha! Ups, wybacz, dzióbku, nie chciałem cię obudzić. Obudzić? Ja wcale nie spałem. Zamknąłem tylko na chwilę oczy. Miałem bardzo ciężki dzień. A ty jeździsz zdecydowanie za szybko. Wiem. Prawda, że mam świetne auto? Nie, jest ohydne. I mógłbyś je wyczyścić. Ja nie sprzątam. Masz bardzo fajny koktajl. Gdzie go dostałeś? W sklepie u Rosie i Kicka. Już tam pędzę. Juhu! Ale nie dostaje się ich za darmo. Cześć, Filipie. Chciałbyś smaczny koktajl? Och tak, poproszę. To będzie jedno pudełko zabawek do sprzątnięcia. Co? Ja? Sprzątać? Mowy nie ma. Nie czyszczę i nie sprzątam dla nikogo. Dziubek ma rację. Mój piorun szos jest cały w błocie. Może pomysł Rosie i Kicka wcale nie jest zły. Ale co mógłbym zrobić, żeby ktoś mi umył auto? Auć! Ha! Wiem, jak umyć pioruna szos bez kiwnięcia palcem. Kto tam? To Filip. Ciekawe, czego chce. Dowiedzmy się. Tada! Witam wszystkich w moim sklepie. Co sprzedajesz? Nic tutaj nie widzę. Aha, to dlatego, że to nie jest taki zwykły sklep. Mój sklep jest bardzo tani i robi dostawy. Wow! Jedyne, co trzeba zrobić, to pomóc mi wyczyścić pioruna szos, a wtedy ja dostarczę pyszne, świeżo zerwane jabłuszka. To kto chciałby jedno z moich przepysznych jabłek? Ja! Ja poproszę. Tak, proszę. Proszę bardzo i uważajcie na farbę. Ale to jest nasz pomysł. A to są nasi klienci. Najwyraźniej już nie są. Teraz musimy zwinąć nasz biznes. Czy to oznacza to, co myślę?
sprzątanie nie jest już takie fajne, kiedy jest nas tylko dwójka. Wiem, Kicku. Wiem. Całe to czyszczenie mnie wykończyło. Serio? Ale wyglądałeś, jakbyś sobie wcześniej uciął miłą drzemkę. Ja? Ho! Drzemka w czasie pracy. Ho! Nigdy! Dałem tylko odpocząć oczom. To wszystko. Rozumiem. Zastanawiam się, kiedy pojawi się Filip z tymi ładnymi, słodkimi jabłkami, które obiecał. Tak. Obiecał, że też mi jedno przyniesie. Cudownie. Nie złapiesz mnie? Złapię! Uwaga, rzucam, Bruno! Ha, niezły chwyt! Dzięki, Filip. Małomisiu, orientuj się! Ahi, jabłko! Leci z góry, Olu! O, dzięki, Filipie! O! Dziubek! Łap! Auć! Ups, przepraszam, Dziubku. Też myślę, że powinieneś. Miałem właśnie cudowną... drzemkę? Nie, nie. Relaksowałem się po ciężkim dniu pracy. Ha, cały lśni. A ja prawie nie kiwnąłem palcem. Dobra robota. O, jest kwaśne. Fu, te jabłka są niedojrzałe. Gdzie oni wszyscy idą? Nie wiem, ale nie wyglądają na zadowolonych. Chodź, zobaczymy, o co chodzi. O, szybciej, szybciej, Pioruniesios. To jabłko jest kwaśne. Moje też. Ale wyglądają ładnie. Nie mogą być kwaśne. Musicie coś zmyślać. Dziubku? Dziubek jeszcze go nie spróbował. Dawał odpocząć swoim oczom. Czegoś tak obrzydliwego nie jadłem nigdy w życiu. To tak mi się odwdzięczasz za całą moją ciężką pracę. Musisz nam to wynagrodzić. Och, ale ja nie wiem, jak wam to wynagrodzić. Mam tylko jabłka. Całe mnóstwo. Mam pomysł. Co ty na to, żeby połączyć nasze oba sklepy? Tak, zrobię wszystko. Ale co dobrego to da? Jabłka może nie są jeszcze dobre do jedzenia, ale jeśli je dosłodzę moimi przepysznymi owocami z koktajlu, będą przepysznym napojem jabłkowym. A Pioruniesios będzie świetnym sklepem przenośnym. Genialne! Dziękuję, Rose i Kicku. Chodźcie po napoje! Hurra! Proszę bardzo. Mam nadzieję, że to smakuje lepiej niż kwaśne jabłka, które wam dałem. Myślę, że lepiej, Filip. Myślę, że lepiej. Pozwolenie na lądowanie przez lewie, Rosie. Jeśli tylko chcesz mieć mokry samolot, Kicku. Słuszna uwaga. Samolot byłby świetnym sklepem przenośnym. Jest naprawdę szybki. Jest, kiedy ty nim latasz. I mógłby zrzucać zakupy z nieba. O tak! Ale mogłyby być trochę rozgniecione. Rosie, znowu nie mogę znaleźć miejsca do lądowania. O, Kicku. Heh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 
skrzydła, kółka i robaki. Nie! To ty, patrz na to! Jej! Uwaga! Ekstra! To było świetne, Tasiu! Chcielibyście latać tak jak my? To chyba niezła zabawa! Co się stało? A, nic takiego. Ja chyba pójdę do dębiaka. Pa! Olu, twoja rolka! Dogonię ją. Dobry pomysł. Rozy, patrz na to. Dzióbku, nic ci nie jest? Rozbiłeś się. Nie. To nieprawda. To wszystko przez ten wiatr. Zwiał mnie z kursu. Ale dzisiaj nie ma wiatru. Spróbuj ostrożniej. Nie muszę być ostrożny. Wcale się nie boję. Nic ci nie jest? Ta-da! Zrobiłeś to celowo? Wyglądało bardzo dramatycznie, dzióbku. Nie martw się, tak bywa. Ważne, żeby potem od razu zacząć latać. Zacząć latać? Bardzo chętnie, ale na dzisiaj chyba mi wystarczy. W zasadzie znudziło mi się latanie, więc chyba wrócę do domu piechotą. Masz tylko jedną rolkę? Chciałam włożyć drugą, ale wtedy coś wyskoczyło. Przestań. Myślisz, że jestem niemądra? To był tylko żuk, ale... Nie, przepraszam, nie śmieję się z ciebie, tylko... Coś mnie gilgocze. Przyniosłem ci rolkę. Czemu ona ciągle ucieka? Nie mam pojęcia. Żołędzie, wiecie, co się stało Oli? Tarci. Podwieźcie do domu, dzióbku? Tak, dzięki. To jeszcze kawał drogi. Gdybyś poleciał, byłoby szybciej, dzióbku. Nie chcę. Na ziemi jest o wiele zabawniej. O, ile można stąd zobaczyć różnych rzeczy. Kółka to świetna sprawa. Cześć, Rosie. Ścigamy się? Dzióbek jest w szoku, więc wiozę go do domu. Musimy jechać wolno. Wolno? Wcale nie! Ścigamy się do ciebie! Dobra! Dalej, Rosie! Jubi! Oui. Fantastycznie! Kółka są genialne! Dzióbku, ale co z lataniem? Latanie? Ha, po co latać, skoro można jeździć? Przecież Rosie nie będzie cię wszędzie wozić. Tam siedzi Kicek. Masz rację. Rosie, potrzebuję własnych kółek. Nie ma sprawy. To będzie zabawne. Ale miejsce dzióbka jest w powietrzu. Nie martw się. Dzióbek niebawem sam się o tym przekona. Będę mieć własne kółka. Ta-da! Super! Co to? Ptakorolka! Wskakuj! Pokażę ci! Włóż tutaj skrzydła i machaj nimi. I jak ci się podoba? Wiii! Dzióbku? Jestem pierwszym ptakiem na kółkach! O, cześć, Olu! Zgubiłaś rolkę? Nie zgubiłam! Nie mogłam jej włożyć! Dlaczego? Myślisz, że jestem głupia? W żadnym wypadku. Chciałam ją włożyć, ale wtedy zjawił się fioletowy żuk i uciekłam. Przestraszył cię. Widzisz, myślisz, że jestem głupia? Przyznanie się do lęku to nie głupota.
ale wiesz, ten żuk nie zrobi ci krzywdy. Jest bardzo przydatny. Usuwa liście i czyści grunt. To tak jak my. Serio? Genialne, co? To ptakorolka! Dlaczego nie latasz? Latać? Chyba żartujesz. Po co latać, gdy się ma koła? Na razie ścigam się z Filipem i Rosie wokół ogrodu. Tu jesteś! Moja rolka! Dzięki, kicku! Pomóc ci? Nie trzeba! To było niemądre bać się zwykłego żuka! Nie uważaj się za niemądrą. Może umyj ręce i po tym całym sprzątaniu napijemy się soku. Tam jest żuk! W wannie! W porządku. Zaraz się nim zajmę. Ostrożnie, dzióbku! W powietrzu nie ma kamieni, wiesz? Chota! Ale w powietrzu nie zrobisz czegoś takiego. Nie tęsknisz za niczym, co jest w górze? Nie, za niczym. A za naszymi zabawami? O, wciąż możemy się razem bawić. Jeśli sprawisz sobie ptakorolkę. O. W porządku, przyjacielu. Widzisz? On nie chce cię nastraszyć. Po prostu utknął w wannie. Popatrz! Nie może się wydostać! Boi się ciebie o wiele bardziej niż ty jego. Nie bój się mnie, żuczku! Musimy go uratować! Przyniosłem mu coś. Zawsze mam w pogotowiu żuczko-drabinkę. Jest wolny! I wcale już się nas nie boi! A ja nie boję się jego! Jeżdżenie na ptakorolce mnie wykończyło. Pora na drzemkę w gnieździe. Ale jak ja się tam dostanę? Po prostu polecisz. Nie mogę. Nie chcę się rozbić. To znaczy, nie zamierzam tam lecieć. Jestem ptakiem na kółkach. Ale o co chodzi? Dlaczego on nie chce wejść do gniazda? Musiałby tam polecieć, a... Chyba boi się latać, bo się rozbił. Wcale się nie rozbiłem. Rosie, patrz, co mam. Bałam się go, ale okazało się, że to on się mnie boi. Pomogliśmy mu i teraz już nie wydaje mi się straszny. Masz rację, Olu. Czasami ktoś musi nam pomóc, gdy się czegoś boimy. Filipie? Musimy troszkę usprawnić tę ptakorolkę. Zrobiłem tak, jak kazałaś. Znaleźliśmy ci idealne miejsce na nocleg. O, to świetnie. A gdzie? Jedź za mną. Ja latam. Wciąż to potrafię. Jak dobrze, że wróciłeś na niebo. To jest fantastycznie. Jak mogłem porzucić latanie dla jakichś dziwnych kółek? Filip chyba żałuje, że stracił kompana. Kto się ze mną pościga? Nie przejmuj się. Następnym razem wygrasz. Tym razem ci się udało. Ale gdybym był ptakiem i ty też, na pewno latałbym szybciej od ciebie. Skąd wiesz? Czuję, że byłbym świetnym ptakiem. Dobranoc, Rosie. Mógłbyś wtedy machać i uszami, i ramionami. I dzięki temu latałbym super szybko. Kicek, ptako królik. Woohoo!
niesforne żołędzie i marudny dębiak. Słyszysz to, Kicku? Muzyka. Kicek. Kicek, to ty. O, jaka wspaniała melodia. Dziękuję, Rosie. Sam ją wymyśliłem. Jestem pod wrażeniem. Jaki piękny dzień. Doskonały dzień do zabawy. Chodź, Rosie. Uii. Muszę się najpierw przebrać, łuptasku. Okej, kochani, w co dziś się pobawimy? O! Co jest z nimi nie tak? Ura! Powiem ci, co jest nie tak. To wina dębiaka. Dębiaka? Był taki zrzędliwy. Powiedział, że brzmię jak kruk, kiedy próbowałem dołączyć do poranionego śpiewu ptaków. I nie chce oddać mi mojej piłki. Utknęła w jego gałęziach. Kiedy przeczytałam mu specjalny dębiakowy wiersz, tylko ziewał. A kiedy zapytałem go, czy mógłbym podrapać sobie plecki o jego kurę, powiedział mi, żebym ocierał się o kogoś innego. Czasami może być trochę marudny. To nie jest trochę. On jest bardzo marudny. I kiedy mówię bardzo, mam na myśli bardzo. Lepiej pójdźmy i dowiedzmy się, co jest grane, Kicku. Rosie, czy ty to słyszysz? O-o. Słuchajcie! O, nie tutaj! O! Dlaczego one zawsze po mnie skaczą? Ponieważ jesteś taki kickowy. Chodź, zobaczymy, co u dębiaka. Tylko mi tam nie rozrabiać, żołędzie. Ty zaczynasz? Witaj, dębiaku. Witaj, Rosie. Cześć, Kicku. Było... trochę skarg. Tylko nie te żołędzie. Nie, nie na żołędzie. Na... ciebie. O. Wszyscy mówią, że byłeś bardzo zrzędliwy. Nic na to nie poradzę. Te małe żołędzie hałasowały przez całą noc. Nie zmrużyłem oka. Jestem zmęczony. To wszystko. Wiem dokładnie, co masz na myśli. Kiedy Rosie jest zmęczona, robi się taka marudna. Co? Słuchaj, dębiaku, teraz jest cicho. Może się zdrzemni. A my pójdziemy poszukać żołędzi i zobaczymy, czy uda nam się je trochę uciszyć. W porządeczku. Żołędzie! Żołędzie! Chcę z wami porozmawiać. One myślą, że się z nimi bawimy, Rosie. Pobudka, dębiak. Nie musisz przepraszać. Co się stało, to się stało. Daj na zgodę. Zgoda. Teraz, jeśli nie masz nic przeciwko, chciałbym trochę pospać. Pospać? Ale ja się chcę bawić. Ja chcę spać. Rozumiem. Wolisz spać, niż spędzić czas ze mną? Ha. Cóż, wiem, kiedy jestem niechciany. Żegnaj, dębiak. Na zawsze. Czekajcie! Chcę tylko porozmawiać! Dobra, żołędzie! Zatrzymać się już! Powiedziałem stop! Nie zabierz mnie! Znowu to zrobi! Skoczyli na mnie! Kto tam? To ja! Proszę, czy mogę odzyskać moją piłkę? Proszę! Ale ja tu próbuję spać. A ja próbuję grać w piłkę. Wielkie dzięki! Proszę bardzo, Filip. Potrzebuję tylko trochę snu.
tylko nie na mój hamak! Przestańcie, chodźcie tu! Tu jesteście! Hej, przestańcie! Chodźcie tu! To nie zabawa! Muszę z wami porozmawiać! Co one teraz kumują? Biegnę, Kicek! Kicek! Rozi, chcesz się dołączyć? Nie, nie chcę. Dzięki, Rozi! Teraz mam do was małą prośbę. Chodzi o dębiaka. Nie, czekajcie! Stop! Wracajcie! O, takich nigdy nie złapiemy! Jak możemy sprawić, by te wredne żołędzie były cicho? Spójrz na nie. One naprawdę muszą się uspokoić. Miło. Przestań, Bruno. Potrzebuję trochę snu. Kicku, nie przestawaj grać. Mam pomysł. Niech za tobą pójdą, Kicku. Okej, wy malutkie, wredniuteńkie żołędzie. Chcę was prosić o dużą przysługę dla pewnego dębowego drzewa. No chodź. Podoba mi się to. Bardzo mi się podoba. Jaki piękny śpiew. Miło cię znów zobaczyć uśmiechniętego, dębiak. A my mieliśmy małą pogawędkę, prawda, żołędzie? Tak, Rozi. Hej, moja piłka. Och, dzięki, dębiak. Podrap się o mnie, Bruno. Dzięki. Witaj, Olu. Czy mogę jeszcze raz usłyszeć twój wiersz? Piękne drzewo z ciebie, zazdrości każdy dąb. Co mówisz zawsze mądre jest, kochamy mądrość twą. Dziękuję, Olu. Myślę, że już wiem, jak uciszyć te małe żołędzie. Zaśpiewaj im kołysankę. Myślę, że też się zdrzemnę. Kicek, co miałeś na myśli, mówiąc, że jestem marudna? Z całą pewnością nie jestem marudna, jak jestem zmęczona. Chciałem tylko, żeby dębiak poczuł się lepiej. O, w takim razie okej. Hej, chciałabyś usłyszeć mój wiersz? Jest cały o tobie. Tak, z przyjemnością. Gdy widzę, jak moja Rozi się śmieje, ze szczęścia buzia mi promienieje. O, jak słodko. Takich momentów nie ma jednak dużo, bo Rozi zazwyczaj jest straszną marudą. Bardzo śmieszny, Kicek. Nie jestem marudą. Filip i Smok. Wystawmy sztukę o różowej księżniczce.
Ostatnio bardzo się podobała dębiakowi. Tylko nie rusz, proszę. Pokażmy jakąś przygodę o bohaterze. O, i o magii. To musi być coś z rolami dla wszystkich. Ej, co to? Książę i smok. Pewnego razu była sobie piękna księżniczka, która została uwięziona przez wielkiego smoka. O, smoka! Wielki smok był tak straszny, że nikt nie odważył się uratować księżniczki. Aż pewnego dnia pewien dzielny książę... Dzielny książę? To ja! Postanowił stawić mu czoła. Książę miał znajomego czarodzieja. Czy ktoś powiedział czarodziej? Który powiedział mu, że pokona smoka swoją najlepszą bronią. Ha! Mieczem! Nie, koniem. Czarodziej zamienił jego rumaka w najszybszego konia w całym królestwie. I książę Filip uratuje mnie? Piękną księżniczkę? Smok wyszedł z jaskini i zaczął gonić księcia. Ale niezależnie od tego, jak szybko biegł, i tak książę był szybszy. W końcu smok tak się zmęczył, że zasnął, a książę mógł uratować księżniczkę. Ta bajka na pewno spodoba się dębiakowi. Więc Roz jest narratorem, ja czarodziejem, Filip księciem, Ola księżniczką, a kto będzie smokiem? O, ja! Nie, jesteś trochę za mały. Wcale nie jestem mały, prawda, Rosie? Widziałem prawdziwe smoki. Są przeogromne. Prawdziwe smoki? A może ty, Bruno? Chcesz być smokiem? Nie bardzo, bo muszę się zająć budową sceny. Skoro Kicek chce być smokiem... Musimy dać mu szansę. Jupi! Ale nie mamy żadnego przebrania dla smoka. To nic, zrobię własne. Pomogę ci. Dobrze wiem, jak wyglądają smoki. O, nie zużyj całego kleju. Potrzebny mi do różdżki. Ale Dzióbku! O! To świetnie nadaje się na szatę magika. Masz, weź tamten materiał. Co robi Bruno? Buduje dla mnie scenę. Rosie i reszta przygotowują przedstawienie. Nazywa się O księciu i smoku. O, a kto w nim wystąpi? Filip jest księciem, Ola księżniczką, a Kicek chce być smokiem. Kicek? Smokiem? To duża rola jak na małego królika. Wielki czarodziej Dzióbek rzucił czar na rumaka i rumak stał się najszybszym koniem w królestwie. Abraka, spidaka, koniaka, wiatraka! I wtedy książę pojechał szukać smoka. Smoka! O, wielki smoku! Jesteś dużo większy niż... ja? Kicku, przecież miałeś być straszny. Byłbym straszniejszy, gdyby ktoś nie zabrał mi ogona. Musiałem zrobić sobie z czegoś szatę. A poza tym prawdziwe smoki są ogromne i zieją ogniem i... Prawdziwe smoki? Nie bój się, Olu. Smoki nie istnieją. Ha, tak ci się tylko wydaje. Wszystko jedno, ale smok musi być wielki i straszny. Wybacz, Kicku. Może ci pomożemy? Jestem na tyle duży, że mogę sam grać smoka. Jeszcze zobaczycie. Nikt mnie tu nie wytropi.
Zrobię najlepszy strój smoka, jaki kiedykolwiek widzieli. Brawo, przyjaciele! Można już zaczynać przedstawienie. To dzięki Mańkowi i Tasi. Pójdę zobaczyć, jak idzie reszcie. Dobra, pora to przymierzyć. O, nic nie widzę. Lepiej to zdejmę. Au! O, nie! Utknąłem! Pomocy! Może to jakoś strząsnę? Gdzie ja jestem? Au! Tędy, chyba. Jesteście gotowi? Nie mamy jeszcze smoka. Ciekawe, dokąd poszedł Kicek. To moja wina. Niepotrzebnie powiedziałem, że jest za mały. Chyba musimy go poszukać. Kicku! 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 Pomocy! Jestem w głowie smoka! Utknąłem! O! Kicek! Weźcie to ode mnie! Ura! To smok! Złapał Kicka! Nie przejmuj się! Uratuję! Wezwę pomoc! Filipie, pomocy! Tam jest prawdziwy smok! I w dodatku złapał Kicka! Co? Jesteś pewien? Szybko! Zawołam resztę! Pomocy! Utknąłem! Dziubek miał rację! Tam jest prawdziwy smok! Pomocy! Uratuję cię! A! Wypuść Kicka! Filipie? Czy to ty? Kicku? Wyciągnę cię! Trzymaj się! Zrobiłeś wspaniałe przebranie, Kicku! Miałeś rację! Jestem za mały! Trzeba być 4 razy większym, żeby móc grać smoka! 1, 2, 3, 4! 4 razy większym! Właśnie! Kicku! Zrobiłeś już świetny kostium dla smoka, ale czy wciąż chcesz grać tę rolę? Tak, ale... Wszyscy ci pomożemy! O, fantastyczna sztuka! To sprawi, że będziesz najszybszym księciem na świecie! Dziękuję, wielki czarodzieju! I książę Filip pogalopował zmierzyć się ze smokiem. O, czy widzisz to, co ja? Brawo! Uratuj mnie, dzielny książę! Ha? No jasne. Nie bój się, piękna księżniczko! Nie bój się! Jestem najszybszy na świecie! Brawo, pączki! Jest coraz bliżej! Nie martw się! Chyba opada z sił! To działa! Smok poszedł spać! Dzielny książę Filip mnie uratował! Hurra! Niech żyje smok Kicek! To najlepszy smok na świecie! Trochę pomogli mu przyjaciele! Cieszę się, że wszystko dobrze się skończyło. A ty, Kicku? Kicku? Wow! Utknąłem! Pomóż! Proszę bardzo. Od tego są przyjaciele. Jak złapać echo?
Spokojnie, Rosie. Kicku, czy ty też to słyszałeś? Ale co? O! Właśnie to. O! Co to takiego? Dobiega ze szczytu wzgórza. Chodź, sprawdzimy to. Nawzajem. Co ty robisz, dębiaku? Słuchajcie. Nawzajem. Śmiejesz się ze swojego echa. I to bardzo niewychowanego echa. Chodź, dzióbku. Teraz ty spróbuj. Krzyknij coś. Nie mam czasu. Mój przyjaciel Maniek przylatuje na piknik. Do miłego. Tylko spokojnie. Dobrze. Dlaczego echo robi echo? Odgłosy, które wydajesz, odbijają się od drzew i gór i wracają. Dlatego słyszysz je jeszcze raz. Słuchaj. Witaj! Żegnaj! Widzisz? To samo. Chwileczkę. To bardzo śmieszne echo. Ale echo nie odpowiada. Zaraz zrobię dochodzenie. Chodź, kicku. Gdzie się podział skuter? Jak on się dostał aż tam? Pospiesz się, kicku. Oto znowu on. Ach, dzióbku, ty to wiesz, jak zrobić świetny piknik. Cześć, dzióbku. Sam sobie robisz piknik? Właściwie to przygotowuję go dla Mańka, mojego dobrego przyjaciela. Maniek jest cudowny. Zawsze mnie rozśmiesza swoimi dowcipami i figlami. Ha, lubię takie towarzystwo. Nawet nie myślę, że do nas dołączysz. To piknik tylko dla ptaszków. Jesteś pewien, że tyle jagód wam wystarczy? Chyba masz rację. O, muszę się pospieszyć. Lada chwila tu będzie. Nie chcę, żeby pomyślał, że nie jestem gościnny. Pa, dzióbku, smacznego życzę. Pa, Filipie. Dziwnie. Ruszę. O, bardzo śmieszne, Filipie. Ha, ha. Nie wydaje ci się, że Bruno jakoś inaczej wygląda? Ma okulary! Co? Witaj, Rosie. I ty, kicku. Czy wiesz, że na twarzy masz namalowane okulary? O, to zabawne. Kiedy zaczynałem drzemkę, jeszcze ich nie miałem. Słyszałeś już to śmieszne echo? Śmieszne echo? Co to jest śmieszne echo? No dalej, kicku. Pokaż mu. Czy mnie słyszysz? Głośno i wyraźnie. Nie słyszałem. Gdzie jest ten Maniek? Zaczynam być głodny. Może tylko parę jagódek, żeby mi nie burczało w brzuszku, zanim przyjdzie Maniek. Rosie i Kicek. Może oni rozwiążą tajemnicę zaginionej muzyki? Witaj, Zofio. Co się stało, Olu? To mój flet. Nie chce mi zagrać. I
bardzo ciężko się w niego dmucha. Czy flet, który nie gra, nie jest po prostu patykiem? Chyba się zepsuł. Albo zablokował. Spójrz, tu chyba jest coś napisane. Ha, ha, nabrałem cię. Jakiś psotnik chyba cały czas nas dzisiaj nabiera. Najpierw był nasz skuter. Potem namalowane okulary Bruna. A teraz flet Oli. A kto jest największym psotnikiem wśród nas wszystkich? Filip! To ty jesteś echem, Filipie? Słyszę odgłos psotnego ptaszka. A ja słyszę odgłos psotnego chłopca. Chcesz nabrać tego, kto nas nabiera, Olu? Tak! Chodźmy! Gdzie jest ten maniek? Może powinienem trochę wyrównać miseczki. Maniek ma nieco za pełną. Och, to był chyba najlepszy dzień. Och, co to? Jagódki? Uwielbiam jagódki. Ła! Hej! Okej, Rosie. Teraz. O! Znowu nie trafił. To jest świetny trik, żeby przyczepić jagódki do wędki, Rosie. O! Nie ruszaj się! Okej. Spokojnie. Bum! Och, bardzo sprytne. W zasadzie muszę przyznać, że to był świetny trik. Nie taki świetny jak twój trik z echem. Jaki trik z echem? No wiesz, ten, w którym my krzyczymy... Pęczki! Tak, a ty odpowiadasz? Orzeszki. Jeśli Filip jest tu, a echo jest tam, to kto... Więc to nie byłeś ty, Filip? Pewnie, że nie. To kto to może być? Chcę złapać to echo. I chyba już wiem, jak to zrobić. Czy możesz nadal wołać do echa, dębiaku? No jasne. Nawzajem. Idźcie za echem. Nawzajem. Tam, patrzcie. To ty jesteś echem. Witam. Tak, chyba na to wychodzi. Jesteś maniek, prawda? Dziubek mi mówił, że jesteś bardzo śmieszny i miał rację. No cóż, nie umiem się powstrzymać. A nie miałeś być na pikniku u Dziubka? O nie. O, tak dobrze się bawiłem, udając echo, że zupełnie zapomniałem. Zapomniałeś o Dziubku? O, nie spodoba mu się to. O, a to lepiej już lecę. Pa! O, przepraszam za spóźnienie, Dziubku, ale jestem i to bardzo głodny. Mógłbym zjeść obie. Fajnie byłoby, gdyby coś takiego rzeczywiście istniało. Co takiego, Kicku? No wiesz, a coś, co powtarza te same rzeczy, co my powiemy. Masz na myśli echo? Słucham? Echo! Przepraszam, ale nie usłyszałem. Echo! Jeszcze raz? Bardzo śmieszne, Kicku. Tak myślałem. Noc pod namiotem. Dzień dobry.
dobry. Wcześnie dziś wstaliście. Słońce nas obudziło. Cześć. Cześć. Pokopiemy trochę? To moja ulubiona pora dnia. A ja najbardziej lubię noc, bo jest chłodno i cicho. Noc? A nie czujesz się wtedy tutaj trochę samotny? O nie, w nocy żeruje dużo zwierząt. To nocne zwierzęta zawsze mnie odwiedzają. A poza tym uwielbiam patrzeć na księżyc i migoczące gwiazdy. Chciałbym kiedyś spać na dworze razem z przyjaciółmi. To co? Spróbujemy? Tak, możemy spać pod namiotem. Rozbijemy prawdziwy obóz? I hej! Jesteś pewien, że chcesz spać na dworze? Nie pobiegniesz do domu, kiedy zrobi się ciemno? Nie będę się bać. Chodź, Rosie, powiemy reszcie. Często spałem pod namiotem jako mały miś. Zawsze grałem wtedy na gitarze. To będzie moja pierwsza noc poza domem. Jestem ekspertem od obozowania. Mówisz serio? No jasne. Pytaj, o co chcesz. Dobra. Najważniejsza rzecz, którą trzeba wziąć ze sobą. Gałązki. Chyba cię nie zrozumiałem. Gałązki, żeby zbudować gniazdo. Myśleliśmy raczej o namiotach, a nie gniazdach. Namiotach? Nic nie wiem o namiotach, ale mogę je wypróbować. Nie mogę się doczekać. To świetne miejsce na obóz. O, to samo mówiłaś na placu zabaw. I na łące za nami. Wybaczcie, ale to naprawdę jest idealne miejsce. Rozstawmy namioty. O, co to ma być? Co? Chyba nie sądzicie, że będę spał w takim brudzie. Nie, możesz spać z dziewczynami, tam obok. Tu jest dużo lepiej, jak miło. Dziękuję. Ale odrobinę tutaj ciasno. Chodźcie, wyjdziemy na zewnątrz, tam jest dużo miejsca. Co za dzień, o co za noc? Siądź przy ognisku, zawij się w koc. Północ, południe, tu lub tam. To super obóz, mówię wam! Ups, dawno na niej nie grałem. Robi się późno. Kto pierwszy wskoczy do śpiwora? Ja! Wow! Sowa! A może potwór? Dobrze wiem, że potwory nie istnieją. A! O, wciąż mi niewygodnie. Pomogę ci zasnąć. Zaśpiewam kołysankę. A co za dzień, o co za noc, siedź przy ognisku, zawiń się w koc. Jak mamy spać, kiedy tak skrzeczysz? Skrzeczę? Ja śpiewam. Nigdy nie zasiniemy. Już chcesz wracać do domu? Nie, nie chcę. Co? Po
powiedział, że skrzecze, jak mógł. Czy możesz przestać skrzeczeć? Przestańcie w końcu się kłócić. Nie podoba mi się to. Niech Bruno zaprowadzi nas do dębiaka. On zna się na spaniu poza domem. Może coś nam poradzi. Cześć wszystkim. Jak tam obozowanie? Nie za dobrze. Wyglądasz na smutnego. Pewnie nie widzieliście państwa gryzaków po drodze, co? Nie widzieliśmy. Zawsze mnie odwiedzają, ale dzisiaj nie pojawili się tu. Może Zofia coś wie? Poszukamy ich z latarkami po drodze do niej. Dziękuję. Tęsknię za nimi. Ciekawe, co wydaje takie dźwięki. Cześć, kicku. Tylko dziwny głos. Nie trzeba się bać. Ja się nie boję. O, to dobrze. Zuch, chłopak. Gdzie jest Filip? Chyba już wiem. Chodź za mną. Jak miło was widzieć i dzielić z wami tę piękną, gwieździstą noc. Czy widziałaś dzisiaj może państwa gryzaków? Orzesznice zawsze zjawiają się niespodziewanie. Poszukamy ich w drodze do obozu. Dziękujemy. Pamiętajcie, by patrzeć w górę, a nie tylko w dół. Przecież orzesznice mieszkają na ziemi, no nie? Przestań już! Co? Nic nie robię. Robisz! Chrobotałeś przed chwilą. Nie, to nie ja. Nie będę się bać jakiegoś chrobotania. Państwo gryzakowie! W końcu, moja rodzina i ja chcieliśmy wydostać się z domu i odwiedzić dębiaka, ale stoi tu wasz namiot. Przepraszam. Kicku, znalazłeś nasze zguby. Utknęliśmy przez ten namiot, a ktoś się strasznie wydzielał, kiedy chcieliśmy wyjść. Może pójdziemy już spać? Chciałbym mieć trochę więcej miejsca. Może da się coś wymyślić. Chodźmy na wzgórze dębiaka. I weźmy namioty. Cieszę się, że was widzę. O, my też. Mamy już dość tego całego skrzeczenia i krzyków. Przepraszam. Filipie, patrz na to! Własne gniazdko. Uwielbiam w nim spać. A ja uwielbiam leżeć tutaj. To najwygodniejsze miejsce na świecie. A ja lubię spać pod namiotem z moimi przyjaciółmi. Wasza pierwsza noc na dworze to dla mnie pierwsza noc w środku. O, już rozumiem, o co chodziło Sofii. Pamiętajcie, by patrzeć w górę. Rosie? Już wiem, czemu nie mogę spać. Bo jest noc, a ja jestem aktywny nocą, jak orzesznice. Więc jutro prześpię cały dzień, a w nocy będę się bawić. Czyli będę mogła spać w twoim hamaku? Dobranoc, kicku. Ciekawa historia o Oli,
i 4 misiach. Mogę? Proszę! Proszę, Rosie! Kicek, nie widzisz, że jestem zajęta? O, proszę, Rosie! Wiem, że potrafię! Proszę! Okej. Możesz być jednym z 3 niedźwiadków. Tak! Nie zawiodę cię, Rosie! Jasne. Na czym skończyłam? Którym? Co którym, Kicek? Którym misiem jestem? O, mama miś? Ha, świetnie! Spróbujmy jeszcze raz. Rosie? Co teraz, Kicek? To chyba jest twoje! Ha, dziękuję. A teraz naprawdę daj mi skończyć pisać moją sztukę. W przeciwnym razie nie będziesz w ogóle misiem. Okej, już mnie nie ma. Ups, przepraszam! Skończyłam! Napisałam sztukę! Złotowłosa i 3 niedźwiadki. O, dobra robota, Rosie! Czy mogę być teraz mamą misia? Nie, dopóki nie mamy pozostałych aktorów. To jest ich więcej? Tak. Jest mały miś, i tata miś, i... Tak, i złotowłosa! A, i wilk! Nie ma żadnego wilka, Kicku. Czy każdy jest zadowolony ze swojej roli? O, tak, rola narratora jest w najlepszych rękach. To... świetnie, Dębiak. Bruno, jesteś tatą misiem. Zawsze chciałem być misiem. Filip, ty będziesz małym misiem. O, czy muszę być dzieckiem? Tak. A ty, Olu, jesteś złotowłosą. Obym była dobrą złotowłosą, Rosie. Nie martw się, Olu. Złotowłosa nie jest dobra. Jest niegrzeczna. Ale ja nie chcę być niegrzeczna. A małe żołędzie będą publicznością. O, zmiatajcie już, żebyśmy mogli poćwiczyć. Dlaczego one tak robią? Okej, Dębiak, zacznijmy sztukę. Dawno temu... żyła sobie mała dziewczynka imieniem... O, złota włosa! Uwielbiam tą opowieść! I uwielbiam dobrą sztukę! Jaką mam rolę? Nie ma dla ciebie roli, Dziubek. O, rozumiem. Urodziłem się, by grać, wiesz? Pod tymi piórami bije serce gwiazdy! Czekaj, Dziubek! Zawsze możesz robić coś innego, prawda, Rosie? Co? Ha, oczywiście! Możesz być odpowiedzialny za efekty dźwiękowe. Efekty dźwiękowe? Co to jest? Jak pukanie do drzwi, hukanie sowy i... Nie. Ja nie pukam, ani nie hukam. Jestem wyćwiczonym aktorem. A co powiesz na... kierownika sceny. Co to jest? To znaczy, że masz wszystko pod kontrolą. Świetnie jest mieć coś pod kontrolą. Dobrze. Ty wszystkich zorganizujesz, a ja przygotuję kostiumy na dzisiejsze przedstawienie. Dobrze. Są 3 miseczki owsianki i 3 łyżki. Teraz potrzebuję krzeseł. Mam nadzieję, że Dziubek ma się dobrze. Wyglądał na rozczarowanego. Okej, Olu. O, jaki piękny dom. Jestem bardzo zmęczona i... Olu. Musisz mówić dużo głośniej. Wybacz, Dziubku. Tutaj, posłuchaj. Jaki piękny dom. Widzisz? Musisz dać z siebie wszystko, co masz. Jaki piękny dom. Ach, nie. To nie jest mały miś. To
jest mały miś? Kto spał w moim łóżeczku? Tak? Teraz twoja kolej. Kto spał w moim łóżeczku? Jedyne co mówię, to że mama misia powinna mieć szminkę. To mama misia. Ale ja nie chcę mieć szminki. A ja nie chcę być krzykliwa. A ja nie chcę robić dziecięcych odgłosów. Jestem kierownikiem sceny, więc ja tu dowodzę. To tylko zabawa, Dziubek. Dymno ma rację. Więc ja się więcej nie bawię. Witajcie, kochani. Jak idzie granie w sztuce? Nie za dobrze, powiem szczerze. Gdzie jest Dziubek? Poszedł. Ciągle mówił nam, co mamy robić. Kazał mi robić dziecięce odgłosy. Ojej. Słuchajcie, czy możecie przygotować scenę do przedstawienia? Muszę porozmawiać z Dziubkiem. Dziubek! Tutaj jesteś. O co w tym wszystkim chodzi? Nikt mnie nie lubi. Oczywiście, że cię lubią. Nie lubią, kiedy się nimi rządzi. Przepraszam, tylko że ja naprawdę chciałem grać w sztuce. Ej, proszę, powiedziałem to. Wtedy przepraszam. Nie napisałam wystarczająco dużo ról. To moja wina. Właściwie to dlaczego Złotowłosa ma tylko 3 misie? 3 misie to za mało. Masz rację, Dziubku. 3 misie to za mało. I gdzie teraz idziesz, Rozi? Zobaczysz. Do zobaczenia na wzgórzu. Kiedy to się zaczyna? Jest śmieszne, chcę śmieszne. Ja chcę pączki. Małe żołędzie, cierpliwości. Sztuka rozpocznie się wkrótce. Gdzie jest Rosie? Powiedziała na pewno, że tu się spotkamy. Lepiej pójdę i zobaczę, gdzie ona jest. Rosie! Tada! Co to jest, Rosie? Zdecydowałam, że zagramy inną sztukę kicku. Nazywa się Ola i 4 misie. Chodźmy. 4 misie? A tata misia mówi. Kto spał w moim łóżku? Więc mama misia mówi. Kto spał w moim łóżku? A mały miś mówi. Gugu, kto spał w moim łóżeczku? Tak, i dziadek misia mówi. Kto spał w moim łóżku? Ja! To byłam ja! Piszę sztukę, wiesz, Rosie? Serio? Tak! Nazywa się Serkicek i Smok. O czym ona jest? Więc jestem tym dzielnym rycerzem w lśniącej zbroi Serkickiem i ratuję piękną niewiastę przed wielkim, warczącym, zielonym smokiem ziejącym ogniem. Kicek. Brzmi cudownie. Widzę siebie teraz w długich, rozpuszczonych włosach, z pieprzykiem na policzku. Ratunku, ratunku, wołałabym. I wtedy przybyłbyś na wspaniałym koniu i uratował mnie. O tak, byłabym idealną księżniczką. O, a to szkoda. Myślałem, że będziesz smokiem. Smokiem? Bardzo śmieszny, Kicek. Bardzo śmieszny.